No dobra, cześć widzowie. Wracamy z waszym ulubionym tematem, czyli z wodorowaniem silników. Pewnie zastanawiacie się, czemu ja siadam przed kamerą i zaczynam opowiadać o tym, zamiast po prostu wam to pokazywać. No cóż, stwierdziliśmy, że ostatni odcinek na temat wodorowania z Audi S5 wydaje nam się, że chyba nie do końca wam podeszła forma, w jakiej wam to przedstawiliśmy. Czyli głównie nazwijmy to aspekty wizualne. Tam było mniej mówienia, tam było mniej jakby naszego opowiadania, mniej może faktów, mniej prowadzenia was, co po kolei, jakie etapy były robione, więc stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy to w ten sposób. Siadałem przed kamerą, przed wami i po prostu będziemy o tym opowiadać. Oczywiście te auta już były zwodorowane wcześniej, więc wykorzystujemy tamte ujęcia, a wam będziemy o tym opowiadać. W dzisiejszym odcinku będzie moja skromna stara uliczka, czyli Audi A4 B6 z 2003 roku, silnik BFB, 163 konie. Silnik zagazowany, jak na pewno wiecie z poprzednich odcinków na temat jednoosiowego turbo na naszym kanale. No i cóż, z tym silnikiem wybraliśmy się na wodorowanie, żeby z ciekawości sprawdzić, jak to się będzie sprawować w naszym silniku w przypadku tego samochodu. Warto tutaj też podkreślić, że ogólnie opinia taka krąży, że wodorowanie w przypadku silników, które pracują na co dzień z LPG, nie do końca ma sens z tego względu, że LPG jest takim paliwem, które podczas spalania automatycznie jakby czyści tą komorę spalania, więc najczęściej po wodorowaniu silników, które jeżdżą na co dzień na gazie, nie będzie zbyt dużych efektów. My postanowiliśmy to sprawdzić z własnej ciekawości. No i cóż, ja wam zerknę tylko na kartkę i już wam mówię, tak, na gazie, przed wodorowaniem, na gazie jedyne, do czego można by było się przyczepić, jeśli chodzi o spaliny, to było około 5 ppm, jeśli chodzi o węglowodory. Natomiast jeśli chodzi o benzynę, było to już 30 ppm, więc można powiedzieć, że tak, no starszej generacji silnik i można powiedzieć, teoretycznie byłoby się do czego przyczepić, chociaż oczywiście tego typu wyniki absolutnie pozwoliłyby nam bez problemu przejść analizę spalin przy badaniu technicznym. Z tym, że mieliśmy te wyniki i postanowiliśmy skonfrontować to z tym, co się okaże po wodorowaniu. I teraz tak, jeśli chodzi o po wodorowaniu, jak wróciliśmy na analizę spalin, no tak, jeśli chodzi o gaz, to 5 ppm, które były poprzednio przed wodorowaniem, spadło do zera. Jeśli chodzi o benzynę, to 30 ppm spadło prawie do zera. Tu trzeba uczciwie przyznać, że po wodorowaniu to nie było kompletne 0 ppm, to nam skakała liczba powiedzmy między 1 do 3 do 4 czasem, spadając również do zera, więc w tych mniej więcej granicach to się trzymało. To oczywiście jest poprawa względem tego, co było przed wodorowaniem. No to oczywiście też trzeba przyznać, że tak wiekowy silnik, bo jakby nie patrzeć, to jest 15 lat od daty produkcji, on nie będzie idealnie czysty, on nie będzie generował absolutnie żadnych zanieczyszczeń, jeśli chodzi o spaliny, więc po wodorowaniu takie wyniki wyszły na analizatorze spalin. Jeśli chodzi o moje odczucia, no tak, jeżdżę na co dzień tym autem, gdybym miał wam tak szczerze powiedzieć, to nie widzę żadnej różnicy. Ja wiem, że mózg ludzki jest bardzo, że tak powiem, podatny na efekt placebo, więc teoretycznie może się zdawać, że przyjeżdżając na wodorowanie i spodziewając się pewnych pozytywnych efektów, my automatycznie możemy sobie, że tak powiem, delikatnie wmawiać, że coś będzie lepsze i dlatego później z subiektywnych odczuć, jak jeździmy po wodorowaniu, może się wydać lepiej. Ja staram się do tego odchodzić ostrożnie, jakichś dużych, rewelacyjnych efektów nie widziałem, żebym mógł powiedzieć, że tak, na pewno powiedzmy przy niskich obrotach było lepiej, albo tak, na pewno było więcej mocy. Ja nic takiego nie odczułem. Co jestem w miarę przekonany, to do tego, że w niższej partii obrotów silnik delikatnie, gładziej, nazwijmy to gładziej, wchodzi na wyższe obroty. Nie na zasadzie pełnego przyspieszenia, tylko po prostu naturalnie podczas jazdy, gdzie jest delikatnie gaz wciśnięty, żeby przyspieszać, to auto robi to w sposób, nazwijmy to, bardziej aksamitny, nie wiem, może takie słowo dobiorę. W każdym razie nie jest jakaś różnica, jeśli chodzi o moc, nie jest jakaś wielka różnica, jeśli chodzi o pracę silnika, więc tyle, jeśli chodzi o moje odczucia. Może też jeszcze odniosę się na chwilę do tego, co się czasem pojawia w komentarzach na temat tego, że
tego typu odcinkach uprawiamy typową reklamę dla wodorowania. Musicie zrozumieć, że to jest na takiej zasadzie, że po prostu my zauważyliśmy, że na rynku pojawia się zainteresowanie, jeśli chodzi o wodorowanie. Znaleźliśmy firmę, która nam udostępnia możliwość zrobienia wodorowania na samochodach i my to po prostu testujemy. Naszym zyskiem tutaj jest po prostu wasza oglądalność, my staramy się po prostu zbierać widownię, ale w żaden sposób to nie jest nasza firma, my nie zarabiamy na tym wodorowaniu, na tych samochodach, które zostały zwodorowane, więc jeśli chodzi o nas, to po prostu my to staramy się, przynajmniej tak nam się wydaje, w miarę obiektywny sposób, tak jak faktycznie te, czy analizy spalin, czy nasze odczucia, w taki sposób jak to wyszło, my staramy się w ten sposób wam to przedstawiać. Jeśli chodzi o ten samochód, o moją Audiczkę, jeśli chodzi o ten odcinek, to jest tyle, możecie się spodziewać na naszym kanale przynajmniej jeszcze kilku odcinków, jeśli chodzi o wodorowanie różnych samochodów. Prawdopodobnie będzie to również w takiej formie, czyli ktoś z nas, albo Wojtek, który teraz stoi przed kamerą, albo ja usiądę przed obiektywem i po prostu będziemy do was mówić o tym, co się działo na wodorowaniu.